Super także jest to, że w tym można kierunku. Dużo rzeczy zobaczyć, zebrać różne informacje, gdzie są jacyś ciekawi producenci, zwłaszcza właśnie jakichś takich naturalnych produktów. Ślimaki jadalne były już w Polsce od 1682 roku. I co ciekawe, w najstarszej książce kucharskiej jest więcej przepisów na ślimaki jak na wieprzowinę. Akurat na warsztatach tutaj z Fundacji Iskierka, także zrobiliśmy koktajl, widać po buzi, że smakował, także bardzo nam się podoba, bardzo fajni wystawcy, duża różnorodność. Jeden dzień był branżowy, jeden dzień był łączony dla branży i zwiedzających i ten trzeci dzień dzisiejszy jest dla zwiedzających, czyli wszyscy mogą w jednym miejscu się spotkać.